witam was serdecznie, witam się z oczkami i lecimy sobie zabijać wszystkich naszymi wielkimi łapami. Dobra, legniemy sobie w Feleksie do naszej kolejnej części, do Big Bang. Będziemy mieli wszystko, jak zrobimy. Ubrałem okularki, bo wiadomo, tutaj będą itemsy do scavengerowania. Tylko nie please granaty, nie? Się robi noc, więc ja sobie się prześpię do rana. Może był po prostu dzień, na pewno. Chyba się oszukałem. Po prostu jest tak jasno tutaj. No mniejsza. Ale nic tu nie ma, możemy iść dalej. Bu, tam coś jest. Jak spadnę stąd, to się... Jaki bait, nie? Ale jest napój eleksowy, więc... Worth it, bym powiedział. I eleks w czystej formie, i elekso... Ojeju, jak miło. Bardzo miłe miejsce. To mogę przyznać. Bo idziemy do góry, bo tam potrzebujemy wziąć tą część. Czuję, że to będą barbarzyńcy. Uciekłem. Pozdro, nie? W końcu, super, kusarz, cieszymy się z tego. Tak, to jest kusarz. Cieszymy się bardzo z tego. Aplauz dla kusarza. Nie wiem, czy słyszeliście, ale... Ała. Dobra, tutaj jest... trzeba założyć maskę ochronną. Dobra, ta maska jest ogólnie fajna. Daje nam niezły ten. Dużo eleksita, ale w sensie daje nam obronę. Dobra, to szczerze jest spokojnie. I mamy kolejną część. Cieszymy się, możemy brać sobie hełm, możemy sobie wow, wypić potiona, albo zjemy sobie po prostu jedzonko. To nie są zupy wytrzymałościowe. Co jest? Zard. Zobaczymy, co on ma jeszcze do powiedzenia do tego, co teraz chce zrobić. Czy właśnie o to chodzi, że mam to zrobić, że to jest plan? Jesteśmy potężni jak nigdy. Tamte stwory pod ziemią mnie ciekawią. Oddziały Albów w północnej Abyssie zostały pokonane. Bardzo dobrze. To było konieczne. Nie mogliśmy dopuścić do przegrupowania sił w Abyssie. Dobrze. Masz jeszcze jakieś wiadomości? Wyłączyłem konwerter w północnej Abyssie. Jesteś szybszy, niż się tego spodziewałem. Lodowy Pałac już pewnie rozważa, co robić. Dobrze. Masz mi coś jeszcze do powiedzenia? Eleksator Repox nie żyje. Możliwe, że dzięki temu uda ci się pozostać w ukryciu chwilę dłużej. Poczyniłeś postępy. Wciąż będę tu. Super, jeszcze mam iść tam zrobić Big Bang, nie? Kurde, mnie ciekawi, żeby tam podejść, zobaczyć te stwory jeszcze raz. Co? Zrobimy to? To było tutaj. Tutaj, więc musimy... Czekajcie, zrobimy coś takiego. Tutaj. Mam nadzieję, że dam radę je pokonać. Te trzy ogromne stwory tam. Jak wy myślicie, jestem też sam, więc mam jakiś tam bonus na damage, mam nadzieję, że on działa tak, jak powinien. 400 amunicji, nie jest to za dużo, ale zawsze coś. Dobra, ja chcę to zrobić, nie? Ja chcę zabić te stwory tam. Z K
Kają nie dałem rady. Ale solo. Więc spróbujemy swoich sił. Skurczybyki stanki. Pokonałem go. W źródle Eleksu, aż muszę kichnąć, czekajcie sek... Dobra, jestem, wykichałem się, jestem, zaraz mogę kichnąć znowu przez to. Pokonałem potworeczka, jej. Bestiomany, myślałem, że to są jakieś gorsze stworzenia, ale jak wiemy, my już dzięki temu pistoletowi naszemu nowemu sobie radzimy z nimi. Z wejścia w ogóle jakieś normalne do tego, ja tu wleciałem, kurde... Ła. Jeszcze sobie eleksity pozbieramy. Ale to nie są prawdziwe eleksity. Czekajcie. Załóżmy sobie okulary na chwilę. O, widzicie, ominąłem jeden. Co my tu mamy? Nie wiem, co to ma dać, ale... Siadam na jakimś tronie, no. Spoko miejsce. Więc ten kamień tak się świeci jeszcze. Mogę ubrać normalną hełm. No i co? Zrobiliśmy to, co chcieliśmy. Mamy to zrobione. Gdzie się cieszy? Nie. Super, super. Cóż to za miejsce? Nie wiem, nie powiem wam. Ciekawie, dokąd to naprowadzi. Chyba do wyjścia, ale tam zimno będzie. Ja czuję, że to jest to wyjście z tamtej strony, gdzie nie mogliśmy podejść, bo zimno było. Aha, bo to jest tak, że można sobie przelecieć teraz. Dobra, ale ja i tak tepam się. Big Bang Theory musimy zrobić, nie? Więc lecimy do towaru. Do księże naszego i zobaczymy, co tam musimy zrobić. Czemu ciekawe, czy z księżem jeszcze możemy porozmawiać? W sensie wcześniej niż wiecie. Zobaczmy. Starczy gada. Aha, czyli muszę jednak jakiś to zrobić. Dobra, ja to zrobię i po prostu zobaczymy. Odłóż broń. Tak jest, odłóż broń. Bo co? No.
Lepiej uważaj. Tak jest lepiej. Ja jestem silniejszy od was wszystkich, wszystkich bym was pozawijał. Dobra, mamy to. Zapiszę sobie przed rozmową, nie wiem co się tam potem wydarzy, czy to już będzie koniec misji, czy... Jaki ciul? Proszę, przewodnik fazowy. Świetnie! Naprawi niespójności w pierwszym cyklu. Dzięki temu, używając maszyny, sami nie zginiemy. Zbierz pozostałe części, a Big Bang wreszcie wybuchnie. Bum! I tyle. Lepiej się pospiesz. Książę czeka. Proszę, kondensator Edwardsa. Od razu go zamontuję. Jesteśmy o krok bliżej. Jeszcze kilka części i będzie gotowa. Lepiej się pospiesz. Zwój cewki krzyżowej. Udało ci się! Pustynia to nie tylko piasek. Jeśli się chce, wszystko można tam znaleźć. Mam już wszystko, czego potrzebuję. To powinno wystarczyć. Mam nadzieję. Muszę ją dokończyć. I wreszcie będzie gotowa. Zaczekaj, aż zobaczysz ją w akcji. Będzie niesamowicie. Zabierze mi to trochę czasu, ale możesz powiedzieć księciu, że wszystko idzie zgodnie z planem. Powiedzmy. Tak myślę. Zostaw mi to i przygotuj się na pokaz fajerwerków. Życie... Życie to więzienie. Miło mi to słyszeć. Coś leży. W czystej formie. Jezu, jak miło. Może jeszcze jakiś leży? Ciebie też dorwa... Jak to? Co innego robiłby tu kleryk? Porwali cię, tak? Pracuję dla Kalana. Tego od dawna nie słyszałem. Dobrze to usłyszeć. Nie teraz. Dobrze, nie teraz. Idziemy do góry. Do góry chcę iść. Jak tu wyjść do góry? Tak myślałem. Nie starczy nam przelecieć. Chciałem zobaczyć, czy da radę. Tak wiecie, podlecieć do samej góry, ale nie. Idziemy do książęcza Moszego, pokochanego, powiedzieć mu, że teraz niech nam daje możliwość strzelenia tym w Albę. A jak nie, to możemy zabić cały tawar, nie? Ja się do tego mogę posunąć. Zbudowaliśmy Big Bang. Udało się? O, flashback będzie. Ten robot sprzątający zajebisty. Wzywałeś mnie pierwszy eleksetorze Tareku? Tak. Musisz wyznaczyć nowe zadania swoim oddziałom. Przeniesiesz swoje siły z Edanu na granicę z Ignadonem. To rozkazy hybrydy, więc muszą zostać wykonane. Ignadon? Czy hybryda wyjaśnił, dlaczego mamy przenieść żołnierzy z obszaru, który i tak jest mocno osłabiony, aby stawili czoło przeciwnikowi, który nie jest w stanie nam zagrozić? Hybryda nie musi się przed tobą tłumaczyć. Jego wolą jest dyrektywa, a dyrektywa musi być przestrzegana. Służę hybrydzie. Cały Eleks dla hybrydy. Ale jak tego dokonamy, skoro konwerter w Edanie jest wyłączony? Nie do nas należy kwestionować woli hybrydy. Przepraszam. Albowie istnieli przed hybrydą. Bez jego wskazówek potrafiliśmy zbierać Eleks dla siebie. Naszą pierwszą dyrektywą było wzniesienie się na kolejny poziom ewolucji. Jak mamy tego dokonać, jeśli cały Eleks przekazujemy jemu? Hybryda widzi przyszłość. Wyewoluujemy przez niego. Tak on twierdzi, tak zawsze twierdził. A jednak on wydaje rozkazy, on spożywa, a my umieramy. To wszystko dla wyższego celu. Zastanawiałeś się kiedyś, co się z nami stanie, gdy dostarczymy mu już cały Eleks od wolnych ludzi? Hybryda dostrzega rzeczy, które przed nami są ukryte. Widzi upadek. Świat go zignorował i wszystko spłonęło. Albowie nie mogą powtórzyć tego błędu.
widzi naszą przyszłość, a jego cel jest naszym. Musimy postępować zgodnie z jego wizją, być posłuszni. I nikt nie może mu się sprzeciwić, niezależnie od zajmowanej pozycji. Natychmiast rozpoczniesz przemieszczanie oddziałów, bez dalszej dyskusji. Tak, pierwszy eleksetorze. Cały eleks dla hybrydy. Ale do Mozardom jednak już wtedy mówił swoje. Skoro to prawda, to gdzie jest Big Bang? W drodze do celu? Nie, wciąż tu jest. Powiedziałem, że macie to skończyć. Czekam na start. Także dopilnuj, żeby broń trafiła do celu. Ruchy. Konrad. Czekajcie chwilkę. Najpierw pójdziemy do naszego kolegi tam. Powiemy mu, że zrobiliśmy Big Banga i zobaczymy, czy nam powie, żeby wiecie, coś strzelić innego, nie? Wiecie, chcę wiedzieć jego opinię, czy on, czy nie będzie miał gdzieś to. Rozpocznij. A, czyli mam jednak zrobić tam. No dobra. To idziemy do bunkra księcia. Co teraz mogę zrobić? Czekaj. Czy mam iść teraz tam? Dobra, ciekawe, tam byłem pod tą komodą, bo to dziwne miejsce właśnie. Ciekawe, czekajcie. Zobaczymy, co to miejsce ma wspólnego z całym tym Big Bangiem. Big Bangiem. Big Bangiem. Muzyka niezachęcająca. O kurde, jest scenka. A, to będzie zrzuci go. Pięknie, ładnie, ładnie. Co to jest, jakiś boss fight? Zrobiliśmy Big Banga, żeby go zniszczyć, tak? Myślę, że użyjemy go do strzału. Nic tu nie ma. Gdzie jest Konrad?
Dobra, level w ogóle się zrobił. Świetnie. Przecież na razie, tak na razie nie mam pomysłu. Coś chciałem chyba coś ubrać, jakąś siłę, chyba chciałem broń, czy coś takiego. Coś tam chciałem zrobić jednak. Dwa zręczności. Miecz Adwentu. Ciekawe, czy mnie znienawidzi za to, że coś tam się stało. Ale dobra, on jakby... Konrad dziwnie się zachował. Dobra, wiem, że jakby zdradził. Nie, nie wiem, właśnie, nie mam pojęcia. Big Bang jest już w docelowym miejscu. Co ty chrzanisz? Gdyby to była prawda, twoja twierdza w Ignadonie już by nie istniała. A wciąż otrzymujemy sygnały komunikacyjne z Hortu. Czy to brzmi jak zniszczenie? Konrad miał inne plany dotyczące broni. O czym ty mówisz? Zbudował Big Bang, żeby zniszczyć Tavar. Ten sukin kot mnie zdradził? Zginie. Już uciekł. Znajdź go. Zabij go, a dostaniesz nagrodę. Może zapłacisz mi z góry? Zapłacę, gdy go zabijesz. Ruszaj. Pieprzeni klerycy. Mogłem się domyślić. Cóż, mieszkańcy fortu muszą się dowiedzieć o sabotażu. Znajdę inny sposób na pozbycie się tych drani z Ignadonu. Dlaczego chciałeś zniszczyć fort? Czysta równowaga sił. Kiedy znikną, będziemy kontrolować całą technologię po tej stronie Xakoru. Berserkowie jej nie chcą. Kiedy klerycy znikną, albowie zajmą się za mnie berserkami. Uwierzyłeś w to, że Konrad zniszczyłby własną frakcję? Brzmiał bardzo przekonująco. Od dawna nikt mnie tak nie nabrał. Zajmij się Konradem. Zrób to. Albo wynoś się z Tavaru, albo obedrę cię ze skóry. Wynoś się. Znajdź go, jeśli życie ci miłe. Śmierć geniusza. Ale co ja spierdzieliłem? Trochę źle wybrałem, wiecie, nie chciałem tak wybrać. Tej końcówki, jeśli tak zajmij się nią. Chcę zobaczyć, co tam będzie po prostu. Dobra, jest w horcie. Zobaczymy, czy nie wiem, czy ja chcę go zabijać, szczerze. Jestem też klerykiem, więc nie mam jakby biznesu do tego. Jak zawsze udać, że go zabiłem. Skłamać, tylko najpierw muszę się pewnie porozmawiać z nim. Jest Konrad w swojej pięknej bazie. Tam, w forcie, to był niesamowity plan. Mam rację? Widziałeś pokaz? Bing Bang mnie nie zawiodła. Chyba przeszedłem samego siebie. Jestem z niej dumny. Dałeś banitom broń masowego rażenia. Broń, która ich zniszczy. Książę chce się pozbyć własnych ludzi. Chyba widzisz, co się dzieje. A te żarty? Było bosko! Czy ja się śmieję? Co? O co chodzi? Nie umarłeś? O nie. Zamiast tego zniszczyłeś moje arcydzieło.
Tak, zbudowałem ją, ale on wiedział, czego chciał, więc tak czy inaczej by kogoś znalazł. Ignadon będzie kraterem, a Tawar największą metropolią. Co w tym dobrego? Powinieneś mi podziękować za starania. Co teraz robisz? Zrób sobie przerwę i pomyśl trochę. Ciężko będzie przebić Big Bang. Potrzebuję czasu, by wszystko zaplanować. Chociaż... Książę chce, żebyś umarł. Na pewno. Na jego miejscu też bym tego chciał. Chyba mam szczęście, że jestem wolny. Życie... Jeszcze się dopytam tego typka, co tam zrobić, bo szczerze nie chcę go zabijać. Po co mam go zabijać? Kaja. Kaja, co ty tam kurde robisz? Idziemy po Kaję, zapomniałem o niej, ona siedzi tam gdzieś kurde w lesie. Kaja! Kaja, chodź ze mną pójdziesz. No jest tworki. Jeszcze żyjesz? Kaja, gdzie jesteś? Czemu ty tutaj stoisz? Chodź za mną. Dobra, mam złe przeczucie. Dobra, kolega jest tutaj. Nie chcę zabijać Konrada. W sensie, z jednej strony on jest świrem i on by zniszczył tak samo Tawar, jak chciał zniszczyć kogokolwiek. Więc trochę świrek. Bomba księcia to był rzeczywiście solidny sprzęt. Powstała z pomocą kleryckiego więźnia i miała zostać zrzucona na hord w Ignadonie. Czy to znaczy, że nie mamy się już czego obawiać? Tak. Dobrze. Jedno zmartwienie mniej. Dobrze się spisałeś, dowódco. Znacznie przysłużyłeś się naszej sprawie. Z pewnością hybryda już zdał sobie sprawę, że na horyzoncie pojawiło się nowe zagrożenie, z którym musi się liczyć. Do tej pory... zajmowały go głównie poczynania czarodziejów w Edanie. Wiesz, dlaczego się ich obawiał? Sądzę, że dowiem się tego od ciebie, Jax. Zlecił ci odnalezienie pielgrzyma. Udało ci się odkryć coś, co wyjaśniłoby obawy hybrydy? Nie ukończyłem misji. Zestrzelono mnie, nim dotarłem do pielgrzyma. Wygląda na to, że do tej pory hybrydzie nie udało się doprowadzić tej misji do końca. Zdaję sobie sprawę z tego, że berserkowie transmutujący Eleks są największym zagrożeniem dla Ksakoru. Mimo tego wciąż nie znalazł pielgrzyma. Wiem, gdzie ukrywa się pielgrzym. To ciekawe. Być może dowiemy się, dlaczego tak się go obawiają. To się okaże. Bez względu na to, jaka przyszłość nas czeka, jestem pewien, że Thorald odegra w niej znaczącą rolę. Jego wiedza oznacza wygraną lub przegraną w tej wojnie. Myślę, że Thorald opracowuje sposób przemieniania Eleksu w manę bez konieczności zabierania go do świątyni w Goliet. Jeśli mu się uda, hybryda straci olbrzymie ilości Eleksu. Tak, a jak wiemy, hybryda chce zagarnąć dla siebie cały Eleks Magalana. Wyobraź sobie, co by się stało, gdyby berserkowie przemienili znaczną część Eleksu w manę, nim hybryda zdąży go zażyć. On nigdy do tego nie dopuści. Pozycja berserków stałaby się o wiele silniejsza, a jego plany ległyby w gruzach. Albowie zaczęliby tracić, a oni zyskiwać. Łatwo sobie wyobrazić, co zrobiliby z naszymi ludźmi. Lodowy pałac by upadł. Albowie zostaliby wybici do jednego. Nie możemy do tego dopuścić.
Nie, nie możemy do tego dopuścić. Oto wyraz prawdziwej woli. Woli przywódcy. Ale słowa to jeszcze nie czyny. Musisz dokończyć dawną misję i zabezpieczyć wiedzę, którą posiadł Toralt. Od tego zależy los nas wszystkich. Powtarzasz, że wszystko zależy ode mnie, a co z tobą? Na czym polega twoje wsparcie? Co robisz, by powstrzymać hybrydę? Jeśli chcesz, bym ci pomógł, musisz mi najpierw pokazać, po której stronie jesteś. Chcę zobaczyć armię, o której mówiłeś. Jak sobie życzysz. Powinieneś wiedzieć, z kim masz do czynienia. Mutanty. To wszystko, co pozostało ze stworów, które zamieszkiwały niegdyś stary świat. Elex daje siłę tym, którzy potrafią się mu oprzeć, ale wszystkich innych czyni niewolnika. A więc to jest armia Zardona. Uzyskał moc kontrolowania mutantów. Może zmusić te stwory do wykonywania rozkazów. Jakie jeszcze moce skryły? Ale ma rację. Skoro nasze ścieżki się skrzyżowały, powinienem z tego skorzystać. Rozdział trzeci, otwarta wojna. Powinienem poznać plan Hybrydy. A jeśli nie mogę tego zrobić poprzez jego sprzymierzeńców, powinienem znaleźć jej największego wroga. Tego, którego miałem odszukać. Toralda Pielgrzyma. On poznał tajemnicę, którą Hybryda stara się ukryć. Tak. Ignadon. Powinniśmy wyruszyć do Ignadonu. Wyczułeś tam kolejne złoże? Tak, ruszajmy w drogę. Jak najszybciej. A gdzie dokładnie? To będę wiedzieć, kiedy zbliżymy się do Ignadonu. Mam nadzieję, że różnice pomiędzy wolnymi ludźmi nie staną się powodem klęski w walce z Albami. Mutanty, to twoja armia. No i co? Być może nie zarządzam już żołnierzami, ale mam armię, z którą należy się liczyć. Pora, byś wywiązał się ze swojej części i odkrył cel doświadczeń przeprowadzanych przez Toralda. Dobra. Pójdziemy najpierw na złoże z koleżanką. Stwierdziłem, że zabiję Konrada. Dlaczego zabiję Konrada? On jest świrem. On jest świrem pierdzielonym. Śmierć... On jest świrem. Ten ziomek chce, kurde, zabić. On by zabił Tavar. Nikt nie może zginąć. Taka jest prawda. Więc dobra, do zobaczenia w kolejnych. Cześć!